Merytorycznie o e-commerce. To podcast dla wszystkich zajmujących się sprzedażą w internecie. Praktyczne porady, rozmowy ze specjalistami i właścicielami sklepów internetowych. Zaprasza Marcin Rudzik. Publikujemy ten odcinek w kwietniu 2020 roku, czyli w okresie pandemii koronawirusa COVID-19. Ekstremalnie trudny czas dla społeczeństwa i w biznesie. Wierzymy, że wszystko jest przejściowo i stosunkowo szybko wróci do normy. Dlatego w tym odcinku dostarczam Wam kolejną wiedzę, która być może przyda Wam się szybciej niż zakładaliście, kiedy będziecie chcieli zwiększyć źródła przychodu swoich sklepów internetowych. Do rozmowy zaprosiłem Marcina Pondo, który na co dzień mieszka w Budapeszcie. W planach było spotkać się i nagrać odcinek face to face, ponieważ tak od ostatniego czasu nagrywam, ale w tym przypadku nie mamy innej możliwości. A temat jest naprawdę dobry, więc nie ma co czekać. Z góry sorry za ewentualną kiepską jakość, jakieś dźwięki w przestrzeni mojej i Marcina. Nagrywamy to ja z domu, Marcin z biura, łącząc się online, ale zapewniamy, że wszystko będzie zrozumiałe. O tym, jaki jest rynek e-commerce na Węgrzech i Rumunii, kiedy warto tam się pojawić, jakie daje możliwości, jak rozpocząć tam sprzedaż, już za moment usłyszysz w tym odcinku. Słuchasz podcastu Merytorycznie o e-commerce. Jak zaczęła się Twoja przygoda z biznesem? To, co aktualnie robisz, czyli zajmujesz się konsultingiem na Węgrzech, można powiedzieć, wprowadzasz firmy na rynek węgierski i rumuński, ale zanim to zacząłeś robić, było coś wcześniej? No tak naprawdę przeprowadziłem się na Węgry w 2009 roku. Już rok później, jak zdecydowałem, że tutaj zamieszkam, gdzie założyłem rodzinę, zaczęliśmy szukać możliwości, jak rozwinąć swój rynek, patrząc właśnie na relacje polsko-węgierskie. Także zaczęliśmy z importem produktów przez swoją firmę, którą założyliśmy rok później. Jednocześnie byłem mocno zaangażowany w pracę z ambasadą, biurami do promocji przedsiębiorczości. Także organizowaliśmy eventy dla polskich przedsiębiorców. Także celem tego było właśnie promocja polskiego biznesu na Węgrzech i odwrotnie promocja węgierskiego biznesu w Polsce. I robiąc takie rzeczy, do pewnego momencie założyliśmy pierwszy sklep internetowy, który działał przez kilka lat i zaczęły się zgłaszać do nas firmy, które szukały możliwości sprzedaży na Węgrzech. I tak narodził się problem konsultingu, jako że sami prowadziliśmy swój sklep i szło to całkiem dobrze. Mieliśmy know-how, wiedzieliśmy, jak to zrobić, dlatego stwierdziliśmy już po paru latach, żeby to skomercjalizować i zająć się tym jako core business. Bardzo częsty sposób właśnie dotarcia do tego swojego core'u, nie? Co się robi, czyli najpierw być tym praktykiem, zobaczyć, przejść to, zjeść zęby, tak od kulis można powiedzieć. Twoje podejście, wiesz, jest praktykowane przez wielu. No ja sam, jak zaczynałem też gdzieś tam z agencją e-commerce jakiś czas temu, to też pierwsze, co robiłem, to gdzie były próby właśnie ze sklepem internetowym, nie? I nagle do człowieka dochodzi, że kurczę, faktycznie jest duże pole manewru, nie znajdujesz odpowiednich usług, bo sam ich pewnie szukałeś na Węgrzech i tak się zjawił pomysł, no nie? A dzisiaj czym jest Twoja firma? Czy czym się zajmujecie, jakbyś jeszcze powiedział na wstępie, tak żeby słuchacze wszyscy wiedzieli, czym dokładnie się zajmujecie, co jest Waszym priorytetem, kogo obsługujecie, może jakieś przykłady? Naszym priorytetem jest rynek polski e-commerce. Obsługujemy praktycznie same polskie firmy e-commerce'owe sprzedające w regionie południowej Europy, z centrum na Węgrzech, czyli tutaj mam na myśli Czechy, Słowację, Bułgarię, Rumunię, Chorwację, Austrię i Słowenię. Zajmujemy się wsparciem tych firm kompleksowym w wejściu na te lokalne rynki, wsparciem merytorycznym. Do tego mamy infrastrukturę logistyczną, czyli możemy realizować dostawy door-to-door z polskiego magazynu do klienta w danym kraju oraz logistykę zwrotów. Do tego mamy call center na miejscu,
czyli obsługujemy te sklepy bardziej kompleksowo, wszystkie zamówienia, wszystkie sprawy związane z obsługą klientów. Do tego dostarczamy też firmom support dodatkowy, który jest im potrzebny, czyli wsparcie, doradztwo marketingowe. Współpracujemy z kilkoma firmami marketingowymi, które realizują marketing dla tych firm. Mamy na zapleczu prawników, którzy specjalizują się w prawie e-commerce oraz księgowych. Czy tak naprawdę mamy taką... Wszystko. Część robimy sami, część jest tutaj outsourcingowana do firm, które się specjalizują w danym temacie. Marcin, dlatego dzisiaj też porozmawiamy sobie właśnie o ekspansji e-commerce na rynek węgierski i rumuński. Myślę, że jesteś najlepszą osobą, która może tu nam najwięcej o tym opowiedzieć. Ale na początek słowem wstępu jeszcze, dlaczego w ogóle mówimy o Węgrzech i Rumunii, bo tak ten odcinek też zatytułowaliśmy, tak, że poruszymy dwa rynki. Jakbyś mógł powiedzieć krótko, dlaczego stwierdziliśmy, że połączymy Węgry i Rumunię? Jakie są podobieństwa w tych rynkach? Widząc z doświadczenia, dlaczego firmy decydują się wchodzić na te dwa rynki, jest to sprawa czysto logistyczna. Są to rynki południowoeuropejskie, jeden jest obok drugiego, więc realizując dostawy można tak naprawdę za jedną dostawą dostarczyć produkty na Węgry oraz na Rumunię. No i są to rynki sąsiadujące ze sobą i też to pewnie będziemy później mówić, ale podobne językowo, kulturalnie. Jest wiele, wiele tych podobieństw, pewnie też przyzwyczajeń jakichś zakupowych, nie? Kupujących. Tak, jest tego dużo. Między innymi na Węgrzech, w Rumunii mieszka dużo Węgrów. Jest to kilka milionów Węgrów, którzy mieszkają w centrum Rumunii. Jest to tak zwany Székhely, okręg, kiedy jeszcze z dawnych czasów, gdzie terytorium Węgier sięgało. Między innymi, więc kulturowo są do siebie bardzo podobni. Mhm. Z tych względów. No to jeszcze na wstępie, tak żebyśmy mieli pogląd, jaki to jest rynek w ogóle e-commerce i dla kogo to może być ciekawe. Powiedzmy sobie o populacji. Polska to jest, ile tam, 39 milionów, tak, w zaokrągleniu. Dla porównania Węgry to jest prawie 10 milionów, a tak, jak Rumunia to jest około 20 milionów, no nie? Węgry to jest podzielone na 4, Rumunia to jest podzielone na 2, jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców. Jeżeli chodzi też o liczbę użytkowników e-commerce, to na Węgrzech jest to 7 milionów mieszkańców. Powiedzmy jeszcze Polska to jest 27, a Rumunia to jest 11 milionów, użytkowników. Mhm. Użytkowników biznesu e-commerce. Tutaj już od razu widzimy, że jest tego sporo mniej, jeżeli chodzi o Rumunię w stosunku do ilości mieszkańców. No mimo wszystko te liczby pokazują, że rynek polski jest naprawdę duży i myślę, że taki każdy przedsiębiorca z rynku polskiego, na jaki rynek by nie wszedł, gdzie ta liczba mieszkańców jest mniejsza, no to musi wiedzieć, że tam jest jednak mniejszy rynek, nie? Bo czasami ktoś komuś się może wydawać, że wchodzi na Węgry czy na Rumunię i oczekuje tego samego, co w Polsce, a tak chyba nigdy nie będzie, nie? Na tą chwilę. No zgadza się. Z doświadczenia widzę, należy się liczyć z czterokrotnie mniejszym obrotem, jeżeli chodzi o sprzedaż, o wolumen. Oczywiście mówimy tu już na etapie, gdzie ta marka jest ustabilizowana. No ale tak naprawdę popatrzmy z drugiej perspektywy, jeżeli ktoś już sprzedaje w Polsce, więc tak naprawdę ma już know-how, ma już infrastrukturę, ma już ludzi, wszystkie zasoby, by produkować i tworzyć dany produkt czy jakąś wartość. Także wejście na kolejny rynek to opiera się w tym momencie tylko na powiększeniu możliwości produkcyjnych. Więc jeżeli mogę powiększyć swoje możliwości produkcyjne o 1/4, no to jest to moim zdaniem niewielkim kosztem można zwiększyć swoje obroty. No i tak można robić z każdym rynkiem, tak? Każdy rynek to jest tak jakby nowy kanał sprzedaży, dotarcia. Jeżeli możliwość mamy te produkcyjne, zwiększać produkcję, to jak najbardziej. Ale też jest szansa pewnie dla sklepów internetowych, które mają towary, produkty, które na Węgrzech i na Rumunii są nieobecne może. Pytanie, czy są takie jeszcze przestrzenie, takie branże e-commerce, gdzie faktycznie jest mała konkurencja? Tych sklepów jest mniej?
Zdecydowanie tak. Na pewno Węgry i Rumunia różnią się pod tym względem. Na Węgrzech taki okres, gdzie obecnie jest Rumunia, moim zdaniem, był jakieś, kiedy my zaczynaliśmy w 2011 roku. Obecnie już rynek zaczyna się nasycać i patrząc na statystyki, no jeszcze moim zdaniem można szukać nisz rynkowych przez kolejne 4 lata. Cały czas jeszcze mamy sklepy, które wchodząc tutaj okazuje się, że praktycznie nie ma konkurencji, no ale jest tego coraz mniej. Z roku na rok jest konkurencji coraz więcej i naprawdę trzeba się zacząć gimnastykować, żeby ten e-commerce tak naprawdę działał, bo kiedyś, powiedzmy kilka lat temu, wystarczyło mieć jakiś tamkolwiek sklep internetowy i sprzedaż szła bardzo fajnie. Teraz to wygląda trochę inaczej, podobnie jak w Polsce. W Rumunii sprawa wygląda zupełnie inaczej, jest dużo mniej konkurencji i jest to z tego względu jeden z lepszych okresów chyba, żeby tam wejść, bo teraz kto wejdzie pierwszy, kto zdobędzie rynek w swoim segmencie, tak naprawdę będzie już miał ustabilizowaną pozycję w długim terminie. Nawet zaczęliśmy rozmawiać o danych statystycznych, więc pomimo tego, że Rumunia ma dwa razy więcej mieszkańców, z doświadczenia po sklepach widzę, tak naprawdę obroty są na podobnym poziomie, jak to wygląda na Węgrzech. Więc ten potencjał wzrostu jest dużo, dużo większy. Sam rozwój e-commerce rok do roku, obecnie było to 17% wzrostu, co mówi za siebie też. Warto popatrzeć, jak rynek e-commerce sam sobie się rozwija, bo tu też chodzi i o penetrację rynku oraz zaufanie klientów do tego typu zakupów oraz ile pieniędzy są w stanie wydać. Pod tym względem na przykład Polska i Węgry są do siebie bardzo podobne, ale jak popatrzymy na Rumunię, tutaj widać, że jeżeli penetracja rynku w Polsce wynosi 72%, w Rumunii jest to 62%. I forecast na Polskę jest to 80% na 2024, na Rumunii jest to 2024 jest to 80% w Polsce penetracji rynku, w Rumunii będzie to 70%, czyli za 4 lata Rumunia nie będzie jeszcze na tym poziomie, na którym jest Polska. Także moim zdaniem jest to jakieś jeszcze 8-10 lat naprawdę sporych możliwości szukania nisz rynkowych na rynku rumuńskich dla polskiego przedsiębiorcy. Podobnie widać to na zachowaniu klientów, jeżeli chodzi o ilość pieniędzy, jaką wydają na zakupy online, gdzie w Polsce jest to na polskie 1600 zł rocznie. Średni polski klient tyle zostawia w e-commerce. Węgierski 1500, czyli niewiele mniej, ale już rumuński 725. I tutaj widać, jak ten rynek dopiero zaczyna się rozwijać, dopiero zaczyna się tworzyć zaufanie do tego typu zakupów. Dopiero ludzie zaczynają przekonywać się do płatności online nawet. Będziemy o tym rozmawiać, ale z tego względu płatności za pobraniem obecnie cały czas wynoszą 82% około. No bo ludzie po prostu boją się, jeszcze każdy ma tą mentalność trochę taką komunistyczną. Im bardziej, ja tak zawsze mówię, im bardziej na południe, jeszcze gorzej to wygląda, powiedzmy, w Bułgarii. Ludzie cały czas boją się płacić online, boją się, że będą oszukani, że produkt będzie wyglądał inaczej, jeżeli go dostaną, niż to, czego oczekiwali. Więc to zaufanie cały czas jest zbudowane. No i jakby nie było, wracając do pytania, to jest cały czas mało sklepów internetowych z tego względu, więc rynek szybko rośnie, wchodząc teraz jest to szansa na znalezienie swojego miejsca. Czyli mówisz, że zarazem w Rumunii, jak i zarazem w Bułgarii, w Bułgarii, że może kiedyś porozmawiamy, ale o Węgrzech, tak? Że jednak na Węgrzech? Węgierski rynek jest zbliżony do Polski, ale widzisz i masz przykłady firm, które wchodzą i znajdują nadal przestrzenie, którymi są pionierami, tak? Zdecydowanie tak. Jeszcze są te przestrzenie, ale trzeba ich szukać. Warto przeanalizować rynek przed wejściem. Jest to stosunkowo łatwe, jaka jest liczba konkurencji, jakie są stawki i czy znajdziemy dla siebie przestrzeń. Ale w Rumunii jest, mówię teraz o rynku węgierskim, jeżeli chodzi o rynek rumuński, tej przestrzeni jest zdecydowanie więcej. Podałeś fajne porównanie, ile przeciętny kupujący wydaje w sieci w Rumunii, w Węgrzech. Widać, że Rumunia to jest dwa razy mniej niż w Polsce i we Węgrzech.
na Węgrzech, więc czy to nie jest też tak, że czy może jakiś stereotyp się zrobił, że rumuński klient jest jednak uboższy? Że wydaje, że ma mniej kasy po prostu? Bo czytałem takie artykuły, że poziom życia w Rumunii, w stolicy, nie odbiega wiele od poziomu życia w Polsce, albo jest zbliżony, albo taki sam. Tak samo, jeżeli chodzi o ilość internautów. Skąd może wynikać różnica właśnie tej średniej takiej ilości zakupów, wartości zakupów? Czy może faktycznie jest ten klient uboższy, ale wydaje mi się, że to jest stereotyp. Są dwa aspekty. Pierwszy to powiedzmy zamożność społeczeństwa. Dobrze powiedziałeś, że standard życia w stolicy jest podobny do standardu życia w Polsce. Jest to prawda. Obecnie w Bukareszcie i w Sibiu średnia płaca na rękę to jest już ponad 1000 euro. W ostatnich latach pojawiło się dużo korporacji wchodzących, otwierających tam swoje oddziały outsourcingowe, czy do usług obsługi biznesu, czy do IT, które bardzo mocno w ostatnich latach podwyższyły płace w Rumunii. Więc to ma duże znaczenie na zasobność portfela, ale teraz popatrzmy na Rumunię jako całość, bo tu teraz wspomniałem o tych takich największych centrach, moim zdaniem Sibiu i Bukareszt, ale Rumunia to jest duży kraj, gdzie jest jednak sporo biedoty, więc patrząc na taki współczynnik PKB per capita, czyli ile kraj tworzy kapitału, no to jest to na obywatela jest to cały czas 21% mniej niż w Polsce i na Węgrzech. Jest to sporo, tak. Polska i Węgry są praktycznie na tym samym poziomie PKB per capita, ale widać, patrząc na ostatnie 10 lat rozwoju Rumunii, jeszcze 10 lat temu to było prawie 40% mniej niż w Polsce i na Węgrzech. Więc Rumunia bardzo szybko nadgania tą różnicę i moim zdaniem za jakieś około 5-7 lat będziemy na dużo bardziej zbliżonym poziomie. Więc to jest ta kwestia zamożności całego społeczeństwa. No ale druga rzecz to jest też zaufanie do tego e-commerce. Jednak jest to kilka lat w tył, jeżeli chodzi o rozwój infrastruktury, sklepów, usług, supportu, no i zaufania klientów przede wszystkim do tego typu robienia zakupów, więc no do tego po prostu potrzeba czasu. Mhm. Pierwsza rzecz, z którą trzeba się zderzyć tak naprawdę myśląc o danym rynku, no to jest chyba język, nie? Taki pierwsze wyzwanie, jaki tam jest język, jakim językiem się porozumiewamy, w jakim języku mamy mieć produkty na sklepie, obsługa klienta. No i powiedz nam troszeczkę o tym języku, jaki jest język na rynku węgierskim, jaki na rynku rumuńskim. Węgrzy rozmawiają po węgiersku, Rumuni po rumuńsku. Zawsze zalecam, by sklep był dostosowany do kraju, w którym jest, czyli był przetłumaczony na dany język. Ale wspomniałeś mi kiedyś, że wielu Węgrzech rozumie rumuński. Skąd to wynika i jaki to jest procent? Wielu Rumunów rozumie węgierski, może w drugą stronę. Związane jest to z tym, że kiedyś Węgry sięgały od Morza Adriatyckiego po Morze Czarne praktycznie i część terytorium węgierskiego obecnie jest Rumunią. I w samym centrum Rumunii tak naprawdę mieszka społeczność czysto węgierska. Jest to kilka milionów ludzi, więc oni siebie nazywają Węgrami i CK tak zwanymi po węgiersku. No, do pewnego stopnia się asymilują, tak? Nawet nie wszyscy rozmawiają po rumuńsku, cały czas walczą o swoją niezależność i próbują stworzyć szansę połączenia się z Węgrami, ale to jest już taka wewnętrzna polityka. A na ile te dwa języki są podobne do siebie? Zupełnie. Zupełnie inny świat. Tak jak węgierski jest zupełnie do niczego niepodobny, jeżeli chodzi o inne języki światowe. Nawet już mówimy o, że do fińskiego jest podobny, ale to jest podobieństwo kilkuset słów i składnik gramatyczny w żadnym stopniu Fin czy Węgier się z sobą nie porozumieją. Więc czyli język rumuński i węgierski to są dwa zupełnie inne języki. Zupełnie inne języki. Ale fakt z tego faktu, że jest tam mniejszość węgierska na Rumunii, dużo osób zna obydwa języki.
więc jest to też przewaga, którą tutaj, którą to nam daje, bo mam większość naszych pracowników rozmawia w obydwu językach. Także obsługując dany sklep, obsługują go na obydwu rynkach i jest to dla nich łatwiejsze. No to, czyli to może być duży plusem, tak jak właśnie wspomniałeś, przy korzystaniu z usług takich firm jak twoja na przykład, czy dla rozwoju właśnie takiego od backendu, nie? Bardziej od zaplecza łatwiej jest jednak to zorganizować, tak? Bo możecie porozumiewać się pewnie z swoimi partnerami w Rumunii też w języku węgierskim, tak? Tak. Jeżeli jakiś e-commerce też wchodzi na te rynki, to faktycznie jest to atutem, że szukając pracownika do obsługi może szukać kogoś, kto rozmawia w obydwu językach. Dobra, język mamy. Teraz powiedzmy sobie jeszcze o walucie. Jaką mamy walutę na Węgrzech, a jaką w Rumunii? Forint węgierski i lei rumuński. Są to też osobne waluty. Na razie nie ma perspektyw do dołączenia do strefy euro. Okej, mamy dwie waluty. Jak one stoją wartością, że tak powiem, do euro? Czy one to są mocne waluty, czy porównać może do złotówki bardziej? Bardzo podobne do złotówki. No jesteśmy wszyscy w wschodniej Europie. Oddziaływują na nas podobne wydarzenia ekonomiczne, więc jeżeli euro spada lub rośnie, to podobnie dzieje się z forintem. No dobra, no waluty wiemy jakie są. Pytanie, czy płacą euro dolarami, jakie są przyzwyczajenia, jeżeli chodzi o może płatność kartą, czy raczej rodzime waluty? To tylko rodzime waluty, no raczej powiedzmy inaczej, no, płacą w swojej walucie, tak? Ale tak, za... czy korzystając z PayPala na przykład, nie? Czy jest przyzwyczajenie do korzystania z PayPala, żeby mieć jeszcze portfel dodatkowy w walucie na przykład dolar? Dobre pytanie, to warto byłoby sprawdzić, tak? W jakim stopniu? Trochę... Na pewno znajdziemy takich użytkowników, tak. Ale pan wie, jest taka dość ciekawa tutaj tendencja na Węgrzech, bo dane statystyczne, jakie mam, jeżeli chodzi o e-commerce, dotyczą węgierskich e-commerce'ów, ale jeszcze jest do tego duża warstwa zakupów, które odbywają się na zagranicznych sklepach typu Amazon, AliExpress i jest to praktycznie drugie tyle, ile odbywa się zakupów na typowo węgierskich sklepach, więc ci ludzie są przyzwyczajeni do zakupów za granicą i to wszystko odbywa się przez płatność kartą i przedpłatą. Więc... No to bardzo ciekawe spojrzenie na to, że to jest połowa użytkowników, którzy kupują za granicą i w Polsce, tak? Więc myślę, że to nawet Poprawie jest to drugie tyle, czyli prawie drugie tyle, czyli ile kupują na swoich rodzimych rynkach. Więc to są osoby, które na pewno płacą kartą i przedpłatą, bo nie ma takich innych opcji na Amazonie i AliExpress, żeby była dostawa do Węgier z pobraniem, ale z kolei kupując na swoich sklepach wybierają praktycznie zawsze pobranie. Jest to około 90%. Z mojego doświadczenia jest to około 90% na naszych wszystkich sklepach. Na Rumunii jest to około 82%. Powiedzmy sobie teraz jeszcze o podatkach. Wchodząc na rynek Węgier lub Rumunii, na pewno się zainteresuje, jakie są podatki tam. Więc zacznijmy może od VAT-u. Tak? Większość sklepów internetowych sprzedaje z VAT-em. Znasz sklepy, które sprzedają bez VAT-u u was? Bez VAT-u to są tylko ewentualne zakupy pomiędzy przedsiębiorcami z VAT-em europejskim, ale jeżeli chodzi o B2C, to wyłącznie z VAT-u. Jakie mamy VAT na Węgrzech? No to jest bardzo ważna informacja, którą na start trzeba wiedzieć, że Węgry mają najwyższy VAT. Jest to 27% i jest to dużo mniej, więc analizując ceny trzeba sobie ten VAT odliczyć i patrzeć na stawki netto. Gdzieś tam szacując swoją marżę możliwą na rynkach. Na Rumunii jest to 19%. W Rumunii 19%. Czyli jest różnica między tymi dwoma bliskimi krajami, tak naprawdę 8%. Ale sprzedając z Polski, mając firmę zarejestrowaną w Polsce, jaki VAT mi obowiązuje? Jakim VAT-em powinienem sprzedać produkt na Węgrzech? Możesz sprzedawać z polskim VAT-em do momentu, kiedy osiągniesz poziom obrotów 35 tysięcy euro. Po osiągnięciu tego poziomu jesteś zobligowany do odpłacania VAT-u w kraju, w którym jest kupujący, czyli rejestrujesz
dla swojej polskiej spółki VAT węgierski, NIP węgierski. Do tego już wtedy trzeba zatrudnić księgowego do składania deklaracji VAT-owskich na Węgrzech. Okej, czyli mamy, właśnie stąd było to moje pytanie, poznać tą kwotę, która jest wolna, że tak powiem, od tego VAT-u na danym rynku, czyli 35 tysięcy euro, to jest Węgry, w Rumunii ile? To chyba podobnie, wiesz, wydaje mi się, że to jest ogólne prawo, ale to już do sprawdzenia. Na tym poziomie na pewno. Chyba trochę mniej niż na rynkach zachodnich. Nie pamiętam, ile jest w Niemczech, ale wydaje mi się, że jest więcej. Nie pamiętasz? Musiałbym sprawdzić, wiesz, faktycznie nie jestem teraz pewien, ale takie informacje, wiesz, zawsze naprawdę to wszystko jest koordynowane przez naszego księgowego w Polsce, więc zawsze konsultujmy to z księgowym w Polsce, który nas obsługuje, bo on będzie koniec końców na to odpowiedzialny. Więc... Dokładnie tak. Dobra, to jeszcze później powiemy, w jaki sposób zacząć sprzedawać na Węgrzech, czy w Rumunii, czy zaczynając właśnie sprzedaż i płacąc podatki u siebie i wysyłając tak w tym limicie, czy od razu się zarejestrować. Pewnie jest kilka dróg na to, ale jeżeli chodzi jeszcze o same ceny produktów. Jakie są ceny produktów takich najbardziej popularnych kategorii asortymentowych na Węgrzech i na Rumunii? Mówię tutaj odzież, spożywka, wyposażenie do domu. Czy te produkty raczej mówi się, że są tańsze niż w Polsce, czy droższe, czy podobne? Jakby tak porównać rynek węgierski, rumuński no do polskiego, bo najprościej. Ogólnikowo na Węgrzech jest drożej, trochę drożej niż w Polsce. Na Rumunii będzie to trochę taniej, patrząc przez wszystkie kategorie. Na Węgrzech wynika to również z VAT-u 27%, więc miejmy to na uwadze, ale jest to też rynek dużo mniejszy, więc jednak jest tutaj mniejsza podaż produktów. Z tego względu i wynika później to, że dużo produktów jest importowanych, więc tutaj zaczynają się narzucać marże na siebie i finalnie te ceny są wyższe na tym rynku, jeżeli chodzi przez wszystkie sektory moim zdaniem. Może w niektórych obszarach ceny byłyby podobne, tak? Ale taką analizę też warto sobie zrobić, już sprawdzając, wystarczy nawet przeglądać jakieś główne porównywarki cen. Na Rumunii ceny są niższe, tak patrząc na spożywkę, to będzie to podobnie lub mniej. Odzież jest to od kilku do kilkudziesięciu nawet procent może być niższe niż w Polsce. Elektronika, kosmetyki, takie sektory, no to też zależy od produktu, ale jak robiłem własne analizy, no to ceny mogły być i wyższe, i niższe lub porównywalne, więc tutaj też ciężko powiedzieć. Dobrze, a jeżeli chodzi o same sklep i konkurencję, no w Polsce jak zapytasz przeciętnego użytkownika na ulicy, gdzie dokonuje zakupy, albo żeby wymienił sklep internetowy, no to wymieni Allegro, Marketplace, bo robi tam najwięcej, pewnie wymieni OLX-a, wymieni Zalando, wymieni Media Expert, ze sportowych może Decathlon. To są takie sklepy, nie? To jest taka konkurencja. I zastanawiam się, jakie sklepy są na Węgrzech i na Rumunii. Jak tam zapytam kogoś na ulicy, jakie mi sklepy wymieni internetowe, gdzie robią zakupy, jaka jest konkurencja? Na Węgrzech mogę ci wymienić kilka takich podstawowych sklepów, więc nie wiem, czy cokolwiek będzie ci tam mówić, ale jest Extreme Digital, jest to elektronika i wyposażenie wnętrz, EMAG, czy EMAG powinieneś kojarzyć, tak? EMAG wywodzi się ogólnie z Rumunii, tam jest bardzo duży, ale działa również na Węgrzech. Zaczyna się rozwijać. My w Polsce mamy Allegro, wy na Węgrzech i tam w Rumunii macie EMAGA, że tak powiem, nie? Tak, tak, tylko to jest skala nie jest porównywalna do Allegro. Allegro jest, dominuje, tak? Na Rumunii oczywiście tak, jest głównym graczem, ale na Węgrzech już trochę mniejszym, tak? Mediamarkt, Tesco bardzo dobrze się działa, no i kilka mniejszych też sklepów. To ja mam prośbę, że tam po rozmowie podeślesz mi to wszystko, zbierzemy to wszystko na i w podsumowaniu odcinka wrzucimy, nie? Tak, żeby każdy mógł przeklikać i te sklepy z różnych branż, no bo to właśnie ta najwyższa konkurencja wyznacza nam trendy w jakiś sposób, nie? Więc chcąc, wchodząc na przykład z elektroniką na Węgry, no to pewnie będę patrzył, jak główny konkurent wygląda, no nie? Jakie on ceny prowadzi, bo on rozdaje karty tak naprawdę.
Słuchasz podcastu merytorycznie o e-commerce. Powiedzieliśmy sobie o marketplace eMAG, który jest najbardziej znany na rynku rumuńskim, ale również też na Węgrzech, tam ma część rynku. Czy są jeszcze jakieś marketplace'y? Warto zwrócić uwagę na Arokeresho i na Argib. Te dwa wskazuję zawsze. To jest to, Argib jest porównywarką cen, Arokeresho jest też takim marketplace'em, gdzie można wystawiać swoje produkty. Okej, czyli właśnie pytam też w kontekście tego, bo marketplace też jest dla mnie konkurencją w jakiś sposób, jak wchodzę na dany rynek, ale zarazem też pewnie szansą, no nie? Bo tam produkty też mogę wystawiać jako polski przedsiębiorca, jak najbardziej, tak? Oczywiście. Czy muszę mieć zarejestrowane konto na Rumunii lub na Węgrzech, żeby sprzedawać na tych marketplace'ach, czy mogę być polskim przedsiębiorcą? Możesz być polskim przedsiębiorcą, żeby tam poprowadzać swoje produkty. Mhm. A czy kupujący widzą, że kupują od Polaka? Nie. Okej. Okay. No to jest ciekawe. Myślę, że na początku, jak ktoś chce nawet spróbować bez inwestycji na jakieś, może swój sklep internetowy od razu ze wszystkim, tylko przetestować w ogóle zainteresowanie produktem, to może być dobra okazja, no nie? No tak, ale żeby wprowadzić tam swoje produkty z automatu, no to trzeba chyba mieć sklep, tak? Chyba, żebyś to robił manualnie. Rozumiem. No to tak, no to mogę z poziomu własnego, pytasz już w kwestii technicznej, nie? Czy XML-a tam mam zaciągnąć w jakiś sposób, no albo w jakiś sposób ręcznie, jeżeli mam takie możliwości na tych kilka produktów wystawić, albo po prostu połączyć się z polskim systemem, gdzie dać wersję językową dodatkową i w ten sposób. Moim osobistym zdaniem, okej, na Rumunii, na eMAG-u tak, i też spotkałem się z takimi przypadkami, gdzie ktoś testował to tylko tam, ale też na pewno potrzebna jest skala, bo później dochodzą koszty logistyczne i na przykład na Węgrzech już tam nie osiągniemy takiej skali sprzedaży, żeby to się opłacało pod kątem wysyłki, logistyki. Dlatego raczej polecałbym postawić sklep i później już na ostatnim etapie dopiero integrować z porównywarkami. Okej, dobra. A powiedz mi teraz jeszcze na temat przyzwyczajeń tych kupujących. Już trochę odpowiedzieliśmy na ten temat, ale rozwijmy temat płatności, bo to jest bardzo ważny temat. Jakie oni mają przyzwyczajenia, jeżeli chodzi o dokonywanie płatności? Wiemy już, że dominuje za pobraniem, ale pokaż nam skalę, jak bardzo dominuje to, że tam użytkownicy wybierają opcję za pobraniem i co to powoduje, jakie są następstwa tego w naszym biznesie, nie? Oczekiwanie na gotówkę i tak dalej. Jest to, tak jak wspomniałem wcześniej, u nas około 90% pobrań na Węgrzech, 82% pobrania w Rumunii. Więc wchodząc na te rynki, musimy być przygotowani na to, że pobrania będziemy mogli realizować. To znaczy w praktyce, że musimy mieć dostawcę logistycznego i cały system logistyczny, który pozwoli nam na otrzymywanie pobrań. Niestety pobrań nie możemy w każdym przypadku realizować jako polska firma. Dlatego musimy współpracować z kimś, kto pozwoli nam na otrzymywanie tych pobrań. Czyli to jest jedna rzecz. Czyli jednym słowem mówisz, że bez możliwości udostępnienia płatności za pobraniem naszym kupującym nawet nie ma co za bardzo myśleć o poważnym biznesie na tych rynkach, tak? I nawet nie zaczynać. Nawet nie zaczynać, bo to szkoda czasu, szkoda wysiłku. Ale uruchomienie pobrania nie jest jakimś trudnym elementem całej układanki, więc są firmy pośredniczące, firmy logistyczne pośredniczące i firmom e-commerce, między innymi takie jak moja, które są w stanie pobierać te pobrania, bo są to spółki lokalne, a później my te pobrania po prostu przesyłamy firmom w Polsce, więc to jest proste rozwiązanie, ale bez pobrania... Czyli to w ten sposób działa, czy... Tak. Czyli wy macie jakby umowę z danym kurierem, od niego pobieracie pobranie i następnie wypłacacie sprzedawcy. Tak. A czy jako ja przedsiębiorca zarejestrowany już na rynku węgierskim mogę mieć umowę bezpośrednio z kurierem i te pieniążki otrzymywać bezpośrednio do siebie na konto? Tak. No, takie rozwiązania też na Węgrzech na przykład praktykujemy, że te pieniądze przesyłane są bezpośrednio do klienta, a wszystkich pozostałych krajów przechodzą przez nas. No to już jest związane z naszą tutaj wewnętrzną strukturą, ale też takie rozwiązania, o którym ty mówisz, że ktoś podpisuje umowę bezpośrednio z kurierem, są praktykowane, ale to są już głównie duże firmy, to są już naprawdę konkretne typu e-obuwie, podpisując bezpośrednio umowę z danym kurierem w danym kraju,
otrzymują te pieniądze prawdopodobnie bezpośrednio na swoje konto nawet w Polsce lub na Węgrzech, które też mogą sobie założyć konto w banku. Tylko jest to trochę więcej komplikacji, dlatego stać moim zdaniem na to większe spółki, bo tutaj potrzeba już sobie organizować całą logistykę międzynarodową. Tak naprawdę trzeba mieć jakiś dział logistyczny, który tym się zajmie, wysyłką towarów, zwrotem tych towarów, czy logistyką zwrotów. Więc dla małych firm jest to, no być może to byłoby barierą, tak? Dlatego takie firmy konsultingowe są pomocne. Duże firmy typu e-obuwie zapewne tak działają, że już działają bezpośrednio z kurierami. No dobra, czyli na temat płatności wiemy, że za pobraniem dominuje, wiemy, że warto, trzeba oferować to za pobraniem możliwość, warto założyć konto, czy tam nawiązać współpracę z kurierem przez firmę konsultingową, ale jeszcze powiedzmy sobie na temat płatności online. Jakie mamy płatności online na rynku rumuńskim i węgierskim? W Polsce mamy PayU, przelewy, 24, jak to wygląda tam? Jest sporo dostawców, także jeżeli jest taka potrzeba, możemy spróbować może po tym spotkaniu podać listę. Ja zawsze sugeruję tak naprawdę PayU, bo jest to rozwiązanie, które my jako Polacy znamy, najprawdopodobniej mamy je w swoim sklepie i przez jedną apkę będziemy mogli załatwić wszystkie rynki. Bo część też firm na przykład rejestrujemy w OTP Simple, jest to najbardziej powszechna i taka zaufana węgierska bramka płatności, no ale to już jest też osobna integracja, więc zaczynam bardziej patrzeć ale w stronę to... PayU, który ostatnio udostępnił możliwość nawet płatności w forintach węgierskich, więc... Czyli na jednej integracji tak naprawdę mogę na jednym rozwiązaniu w Polsce, jeżeli mam PayU, mogę wykorzystać je też na rynku węgierskim i rumuńskim zarazem? Zakładam, że to sama... apka, instalka byłaby wystarczająca, tylko kwestia tam konfiguracji. W każdym razie i tak trzeba się zarejestrować osobno w PayU w Rumunii. Nie jest to tak, że musimy to na dzień dzisiejszy zrobić przez Polskę niestety, no ale i tak nam to trochę upraszcza proces wewnętrzny operacyjny. Więc sugerowałbym... No przypuszczam, że jak jest rejestracja, jeżeli jest rejestracja na osobnym serwisie tak jakby, to i tak pewnie ta apka nie będzie uniwersalna, tak? Bo tam pewnie jakieś tokeny i tak dalej trzeba powpisywać osobne, ale jeżeli chodzi o przyzwyczajenia, jak taki kupujący na Węgrzech czy w Rumunii zobaczy PayU, to będzie znał tą bramkę, niego będzie... Tak, tak. Tak, będzie tak, znał, tak. PayU jest bardzo ważne, najbardziej zaufaną. No dlatego też z kolei polecam czasem to Simple Pay, no bo to jest już taki węgierski bank OTP, węgierska instytucja, więc ma największe zaufanie. Zazwyczaj tutaj integrujemy sklepy. No to już decyzja przedsiębiorcy. A jak płacą kartami? Czy płacą kartami debetowymi, kredytowymi? Płacą coraz więcej. Jak popatrzę na statystyki płatności, tak naprawdę Węgrzy płacą 50% kartami, ale widzimy, że jednak te płatności w większości to są na sklepach zagranicznych, a w lokalnych sklepach wolą jednak pobrania, więc tak to wygląda, bo te pobrania są dostępne, dużo ludzi ma gotówki u siebie, więc tak to wygląda. A powiedz mi, jeżeli chodzi o sam sposób dostawy jeszcze, kurierzy są naturalni, jakich kurierów mamy? No pewnie tych samych mniej więcej co w Polsce, no nie? Ale którzy są najbardziej popularni? W Polsce najwięcej dostarcza kurier DPD. A jak to jest na Rumunii, na Węgrzech? No jest to kilku głównych kurierów. To będzie GLS na Węgrzech, GLS, DPD, Express One i Poczta Węgierska. Wymieniłbym tą czwórkę. Jeżeli chodzi o Rumunię, no to zdecydowanym liderem jest Fan Kurier, ale też również GLS i korzystamy z Argent Cargusa. My tutaj. To są takie te główne nazwy, firmy. Kurier. Czasami nazwy, które wymieniasz, te, szczególnie tych lokalnych, są takie dość skomplikowane, więc musimy wszystko zapisać, żeby każdy mógł sobie kliknąć i zobaczyć, porównać. Dobra, rozwiązania typu paczkomat występują na tych rynkach, czy jeszcze nie? Tak, już się pojawiają. I w Rumunii, i na Węgrzech? Na Węgrzech tak, na Rumunii skalę musiałbym dla Ciebie sprawdzić. Wiesz, szczerze mówiąc, nie praktykujemy z naszymi klientami paczkomatów. Okej, i na Węgrzech też nie?
Nie praktykujemy, ale rozwiązania są. Pojawiły się, powiedzmy, jakieś około 3 lat temu, 3-4 lat temu, więc już jest spora sieć tych paczkomatów dostępnych. A jeżeli chodzi o przyzwyczajenia, oczekiwania czasu na dostawę, jak to wygląda? W Polsce liczy się czas. Najlepiej zamawiam dzisiaj musiałbym to już mieć ostatecznie jutro. Jakie jest podejście na Węgrzech, w Rumunii? Wydaje mi się, że Rumuni są bardziej wrażliwi na czas dostawy. Czasem zastanawiam się, czy nie wynika to właśnie z tej obawy o zakupy online i chcą mieć towar szybko, że wiedzą, że już go mają u siebie w rękach. Są bardzo roszczeniowi, na przykład rumuńscy klienci. Potrafią być uciążliwi, jeżeli nie dostaną szybko odpowiedzi lub szybko towaru, więc z tym trzeba się liczyć, na przykład wchodząc na rynek rumuński. Czas dostawy no jest to około do 2 dni roboczych, powiedzmy. Na Węgrzech podobnie. Powiedziałbym, że takim standardem będzie 48 godzin. No dobrze, a czy wchodzą w grę na przykład dostawa przez 5-7 dni? Czy na to kupujący będą czekać? Zależy, że to zamawiając z Polski na przykład, nie? Jeżeli towar tak. jedzie z Polski jednak. Mhm. Zależy to od typu towaru, tak? Jeżeli na przykład sprzedałobyś jakieś akcesoria GSM, no nie sądzę, żeby klient czekał na to 5 dni, bo to jest coś, co by chciał mieć szybko, więc mając taki towar, tak zaplanowałbym logistykę, by ten towar był dostarczony jak najszybciej, możliwie do 2-3 dni roboczych. Ale jeżeli masz towar, który nie jest takim zazwyczaj szybko potrzebny, powiedzmy jakiś mebel designerski, no to na pewno klient poczeka na niego nawet tydzień. Dobra, to teraz tak. Decyduje się, że chce sprzedawać na Węgrzech i zarazem na Rumunii. Jakie mam możliwości technologiczne, jeżeli chodzi o platformy? Nie chcę stawiać open source'a czy własnego programowania, tylko chcę skorzystać z rozwiązania SaaS. Liczy się dla mnie time to market, czyli jakie mamy możliwości, jakie rozwiązania oprogramowania SaaS, bo w Polsce ten rynek jest bardzo fajnie rozbudowany, jesteśmy przyzwyczajeni, że możemy wybierać pomiędzy przeróżnymi oprogramowaniami, a jak to jest na Węgrzech, zaczynajmy od Węgier. Powiem Ci, że na stan wiedzy, jaką posiadam, bo tutaj nie jestem niestety ekspertem, to warto było porozmawiać z agencją deweloperską, ale mam takie rozwiązania, które są praktykowane na Węgrzech. Na pewno Shopify, ShopRenter, to jest węgierska spółka, też podobne rozwiązanie. Unas.hu jest to trzeci. Więc to są trzy, które też mi były ostatnio rekomendowane jako możliwe do wdrożeń pod nowe projekty. Na Rumunii niestety to nie mam wiedzy, więc musiałbym dopytać. A ty z jakimi najbardziej się spotykasz? Jak obsługujecie klienta, który wszedł na ten rynek, to na czym on ma sklep? Na jakiej platformie? Zazwyczaj to są polscy klienci. Tak, chyba najbardziej popularnym jest iShop. Okej, okay. Czyli dostosowują iShopa do potrzeb rynku rumuńskiego, czy tam węgierskiego, tak? Mm-hmm. iShop ma możliwości włączenia kilku tak jakby nakładek, czyli jest to osobne okno, do którego tłumaczymy tekst z polskiego na węgierski, podobnie na rumuński. Wprowadzamy to bezpośrednio do iShopa i dotyczy to również wiadomości systemowych, jak również produktowych. Informacji produktowych działa to dość sprawnie. Tak? To też podlinkujemy do rozwiązania. Ja myślę, że też i pozostałe platformy. Wiem, że SkyShop też jest tam w miarę takim wiele ma możliwości do multistora, bo tutaj mówimy o czymś jak multistore, nie? Czyli mamy wersję językową polską, dodatkowo jeszcze chcemy jedną, ale zamówieniami chcemy zarządzać z innego panelu. Wiem, bo też u mnie w agencji Shopper jest wdrażany, to też wiem, że tam też wersje językowe były odpalane, osobna waluta. Trochę utrudnienia się robią, kiedy chcemy wpinać kody marketingowe osobne, mieć na przykład osobny zarządzanie osobnym meta headem, tak jakby to tak. No i Shopify wspomniałeś na początek, nie? No to już jest rozwiązanie globalne. No, Shopify w Polsce super się rozwija. Myślę, że też na rynku węgierskim, rumuńskim można go dostosować tak samo jak w Polsce, nie? I cieszę się, że powiedziałeś o Shopify'u, bo dla mnie to też jest świetna wiadomość, że ten system tam się dobrze rozwija. A jeżeli chodzi o działania marketingowe, wiemy, jakie są systemy. Jakie się praktykuje kampanie marketingowe na tych rynkach? Może
jakich rzeczy używa się technologii. Wiadomo, mamy Facebook Ads, Google Ads, czyli te reklamy PPC, mamy email marketing. Jak sam też kupujesz na tym rynku, nie? No to powiedz mi może bardziej z perspektywy kupującego, z jakimi zderzasz się reklamami, nie? Czy one są na takim poziomie jak w Polsce, czy nie jest wykorzystywany ten potencjał? Na pewno różnica, nie mam takiej ilości email marketingu, jeżeli to wygląda w Polsce, to zdecydowanie. Nie jest to popularna metoda tutaj. Każdy skupia się przede wszystkim na Google, później na Facebooku. I całkiem dobrze rozwijają się te portale sprzedażowe oraz porównywarki cen, więc wskazałbym tak naprawdę te trzy dokładnie w tej kolejności jako najbardziej istotne kanały sprzedażowe i marketingowe do pozyskania ruchu. A jeżeli chodzi zdecydowanie o obsługę tych... Jeżeli chodzi o obsługę tych działań marketingowych, są agencje na rynku węgierskim i rumuńskim, które mnie są w stanie obsłużyć jako sprzedawca na tym rynku? Czy są dobre agencje? Są agencje, będą rozmawiać. Czy są dobre, zapytałeś? Tak, tak. Nie są tak dobre jak polskie. To szczerze muszę powiedzieć, że Polacy dostarczają naprawdę dobrej jakości usług w porównaniu do lokalnych agencji węgierskich czy rumuńskich oraz z dużo niższym kosztem, więc wynika to też z poziomu dojrzałości rynku moim zdaniem. Dużo firm korzysta i właściwie większość firm korzysta z polskich agencji wchodząc na te rynki i zalecam to rozwiązanie, bo daje nam to taką też przewagę uproszczenia naszych procesów operacyjnych. Jeżeli jedna agencja, którą mamy i podejmuje się takiego zadania, żeby obsłużyć rynek węgierski i rumuński, no to pozwoli nam to tak naprawdę z jednego miejsca sterować wszystkimi kampaniami. Nie będziemy musieli komunikować się z trzema agencjami i tracić na to czas i pieniądze. Tak, jedna agencja wie, co ma robić i wszystko skoordynuje na każdym rynku, więc to jest rozwiązanie też, tak jak mówię, w większości wypraktykowane. Ale jest możliwość rzeczywiście skorzystania z lokalnego dostawcy, komunikacja w języku węgierskim, bezpośrednio sobie możemy znaleźć, czy przez Google, czy przez różne portale, które pośredniczą w pozyskaniu tego typu usług, jakiegoś lokalnego, czy freelancera, czy agencję, no lub też firmy takie pośredniczące w obsłudze e-commerce za granicą, jak moja, lub też inne, też dostarczają takich podstawowych usług lub same, lub jako pośrednictwo przy promocjach w Google czy na Facebook. No dobra, to Marcin, załóżmy, że przekonałeś mnie, żebym wszedł na ten rynek i węgierski, i rumuński. Pierwszy krok, jaki muszę podjąć, to jaki właśnie? Po pierwsze, to, że jestem już przekonany, to jest super i widzę potencjał w tych rynkach, ale muszę sprawdzić, czy mój produkt, który oferuję w Polsce, on się przyjmie, tak? Czy to też byś zalecał taki dobry research na początek, weryfikacja właśnie tych porównywarek cenowych, tych marketplace'ów, w jakich cenach nasze produkty są, czy są. Miałbyś jakieś praktyki, jak to zweryfikować? Bo przychodzi do ciebie klient i mówi, że chce sprzedawać. No to ty co mu powiesz, nie? Najpierw sobie sprawdź, czy to będziesz sprzedawał na pewno, czy od razu lecimy. Najpierw zalecam po prostu podesłać do mnie, czy sobie poszukać dobrych słów kluczowych do swoich podstawowych produktów i faktycznie zrobić research. Sprawa jest banalnie prosta, zrobić to w Google czy przez porównywarki cen. Pamiętajmy o tym VAT-cie, że jest różnica VAT-cie na Węgrzech i w Rumunii, żeby sobie tutaj skorygować te ceny. I to jest podstawowa sprawa. No później ewentualnie można skorzystać z agencji marketingowych, które mogą przeanalizować dany segment rynku i konkurencję dla nas, jaki będzie koszt reklam ewentualnie, koszt inwestycji w marketing. No to już są droższe tematy, ale też firmy z nich korzystają, podejmując decyzję, czy wchodzić na który rynek i w jakiej kolejności, gdzie jest najlepszy potencjał. No to myślę, że faktycznie te słowa kluczowe to będzie to coś kluczowego, żeby zdecydować, jakie są w danych produktach, ale też właśnie podesłać danej agencji, która nas obsługuje w Polsce, żeby w tym Key Planner Tools, chyba to się nazywa w Google, sprawdzić, jakie stawki będą na danym rynku, tak samo na Facebooku, użyć może tych Google Trends, sprawdzić przede wszystkim pod względem SEO i pozycjonowania. Też są narzędzia, które mogą prześwietlić naszą konkurencję na danym rynku
i zobaczyć na przykład, ile tam jest linków przychodzących, wychodzących i to nam pokaże, ile musimy włożyć kasy w pozycjonowanie, a zarazem ile w reklamy takie pay-per-click, nie, natychmiastowe. Także to wszystko trzeba przeweryfikować, bo może być zupełnie inaczej, bo to jest inny rynek, jakby nie było. Okej, tylko wspomniałeś o tym VAT-cie, no ale czy muszę się, tak? I to by była dobrze zrobiona analiza, tak? Kiedy najprawdopodobniej spotkamy się z tym, że koszt inwestycji będzie trochę wyższy, bo tak zazwyczaj wygląda koszt reklamy na Węgrzech i z tego, co widzę na Rumunii, niż w Polsce, bo każdy bierze, tak naprawdę porównuje się do Polski, oczekuje podobnego. No dobra, a czy muszę, bo wspomniałeś o tym, że mam sprawdzić ten VAT, że mam tutaj 19,27, no ale na początek chcę zdecydować się zrobić, wiesz, tak bezpiecznie, sprawdzić ten rynek. Czyli mogę wystartować ze sklepem jako sprzedawca Polak, sprzedając na tych dwóch rynkach. I pytanie, czy ja wtedy mogę na przykład dogadać się z taką firmą jak twoja, żeby te pobrania były. No bo ja wiem, że tych pobrań nie będę miał, bo nie jestem firmą węgierską. Że na przykład zrealizujecie nam możliwość, no z wami będziemy mieć umowę na te pobrania, tak jakby, no nie? Czyli wy umowę z kurierem. Czy to jest taka możliwość? Podpisuje klient umowę z nami bezpośrednio i obsługujemy całość logistyki i dostaw realizacji. No i oczywiście w tym klient może realizować swoje pobrania. Może to robić jako polska firma, nie musi pod żadnym względem tak naprawdę otwierać węgierskiej spółki. Jeżeli już dojdzie do tego poziomu obrotów, no to tylko zarejestruj sobie VAT. I to jest też pewien, tak dlaczego o tym mówię, bo ja wiem, że też dużo jest osób, które słuchają nas i się zastanawiają na początkującej drodze, jak to zrobić. Myślę, że mniej jest z zachodu z tym wszystkim. Jeżeli mam dobrą agencję, jestem w stanie szybko odpalić wersję językową, dodać się do porównywarek cenowych, XML i tak dalej, to mogę wystartować jako sprzedawca Polski. Tym bardziej, że wspomniałeś, że i w Rumunii, i na Węgrzech jakoś tam nie weryfikują dokładnie, czy tam nie świeci się na marketplace'ach informacja, skąd nabywam produkt. No nie, nie. Pytanie, jak będą kupować, czy oni weryfikują w regulaminie, w kontakcie, co to jest za firma? Skąd, z jakiego kraju? Może być odsetek osób. No jest jedna przewaga. Węgierscy klienci są przyzwyczajeni do polskich produktów, ufają Polakom i polskim produktom. To jest na plus. W Rumunii może trochę mniej. Zawsze zalecam tak, by po prostu zbudować ten sklep i wyglądać jak węgierski sklep. Nie musimy się afiszować z tym, że jesteśmy z Polski, no bo to, czy to jest wartość dodana? No niekoniecznie. Może ewentualnie kogoś zniechęcić, bo nabierze obaw, jak ja zwrócę ten produkt, czy dostanę pieniądze z powrotem, czy mogę zaufać tej firmie, jak będę dochodził swoich praw. Także zbudujmy ten sklep tak, żeby wyglądać jako sklep rumuński, żeby, czy węgierski, żeby klient nie miał tutaj żadnych obaw. Tutaj wchodzi w grę język oczywiście, domena węgierska i rumuńska, numer telefonu węgierski i rumuński, który możemy przez pośrednika sobie zarejestrować, adres, który też udostępnia nam pośrednik logistyczny, węgierski, rumuński, adres do zwrotów, też kwestia do dogadania się, czy to mogą być zwroty osobiste, czy nie. No i mając te wszystkie informacje oraz dobrze przygotowaną stronę merytorycznie, bo to tłumaczenie też warto omówić, to było zrobione dobrze, by wyglądało to na sklep faktycznie węgierski, to klient nawet nie będzie zdawał sobie sprawy, że ten produkt przyjedzie z Polski. Czyli tak naprawdę jednym słowem mogę, nie muszę wchodzić w kwestie podatkowe, rejestrować sobie konta bankowego, tylko wystarczy mi taka umowa na przykład z wami i załatwicie mi od razu konsultanta, kogoś, kto będzie na telefonie, będziecie te wszystkie zwroty, reklamacje odbierać i to wszystko, a tak naprawdę to, co się ludzie boją najbardziej często, to jest właśnie rejestracja już danego przedsiębiorstwa w danym kraju, czyli ten podatek, konto bankowe. Mogę to ominąć, albo przynajmniej przesunąć w czasie, no nie? I wystartować w ten sposób. Tak, tak. I zalecam to, bo faktycznie da nam to trochę pewności siebie. Będziemy mogli przetestować przez miesiąc na przykład, jak wygląda sprzedaż, jaki jest potencjał i później już podjąć decyzję, co dalej, tak. Wiadomo, konto w banku też daje nam pewną zaletę, że mamy faktycznie to konto, w którym możemy wykonywać operacje i możemy ewentualnie płatności, przedpłaty pobierać. Jest to dość znikome, ale faktycznie mając to konto też wyglądamy bardziej na zaufaną firmę.
Dobra, czyli to jest taka najprostsza droga. Wydaje się dość nieskomplikowana, ale jeżeli chciałbym się zdecydować już na tą rejestrację, wchodzę naprawdę grubo, jestem trochę większą firmą z większym kapitałem, pewien produkt, swój produkt, swoją markę, no to zaczynam od rejestracji. I właśnie jaki jest pierwszy krok? Czyli chcę zarejestrować firmę, spółkę, jest takie coś jak spółka we Węgrzech, tak? U nas spółka ZOO, jak to się nazywa na Węgrzech? KFT. Można też, jest taka możliwość zarejestrowania oddziału, także no to jest kwestia też omówienia ze własnym księgowym, bo tutaj wchodzą w grę odpowiedzialność spółek, czy polska spółka ma być odpowiedzialna. Jeżeli tak, no to można otworzyć sobie oddział firmy na Węgrzech po prostu, lub po prostu otworzyć niezależną spółkę ZOO, czyli węgierskie KFT. Nie tak bardzo nie specjalizuję się, jeżeli chodzi o takie prawo gospodarcze w Rumunii, więc... Czy wtedy przy spółce takiej musi mieć konto bankowe? Tak, oczywiście. Musisz mieć konto bankowe to jest też inne niż w Polsce. Musimy zatrudnić prawnika do rejestracji spółki. Nie możemy po prostu sami przez jakiegoś pośrednika nawet pójść, założyć spółkę. Musimy zatrudnić prawnika, który to zrobi za nas. Czy ja wtedy przyjeżdżam do Budapesztu na przykład i za waszym pośrednictwem mogę z tym prawnikiem rozmawiać i okej. Tak. No my przykładowo byśmy to zrobili z naszym prawnikiem. Pośredniczylibyśmy w przygotowaniu wszystkich dokumentów, weryfikacji tych dokumentów, omówieniu wszystkiego z prawnikiem, jak to ma być zrobione, by to było zrobione dobrze. Przygotowujemy pełen komplet tłumaczeń, dokumentów, które są wymagane do zamknięcia transakcji. Klient przyjeżdża na Węgry i w ciągu powiedzmy kilku godzin podpisuje wszelkie dokumenty w urzędzie, czyli kończymy rejestrację spółki do tego i pojedziemy do banku, gdzie w ciągu 15 minut też już przygotowane wcześniej przez nas dokumenty po prostu klient podpisze w banku, bo to jednak musi być zrobione osobiście. No dobra, a jeżeli chodzi teraz o sam towar jeszcze, mamy dwie opcje, mam firmę zarejestrowaną i umowę na przykład z wami na kompleksową obsługę, ale też wysyłam z Polski, ale chcę, żeby zwroty były. Jak to rozegrać w ogóle? Czy jest sens wysyłać towar i produkt bezpośrednio z Polski, ile on sobie wtedy wędruje ze swojego magazynu, czy lepiej mieć magazyn u was na przykład? Rozwiązań jest kilka, tak? Powiedzmy, nie, ktoś może decydować się na to, że będzie realizował wysyłki bezpośrednio z Polski do klienta. Jest to możliwe i część firm tak robi. Ograniczenie takie, nie będziesz mieć pobrań, czyli tracisz spory potencjał sprzedaży i produkt bezpośrednio wraca do ciebie do Polski. Klient też może mieć obawy, że no, kupuje z Polski, więc będę go ewentualnie musiał zwrócić do Polski, jak będę miał problem gwarancyjny. Druga opcja jest taka, że korzystamy z pośrednika, takiego jak na przykład my, i pośrednik przekazuje towar kurierowi lokalnemu na Węgrzech i opiekuje się już dostawą do klienta. Później, jeżeli jest ewentualny zwrot, już wraca do nas, czyli do pośrednika. My tutaj magazynujemy towar, administrujemy go, ewentualnie robimy kontrolę i rozstrzygamy jakieś spory gwarancyjne. I taki towar na życzenie klienta zwracamy do Polski. Czyli i to może być zrealizowane przez na przykład transport dedykowany. Powiedzmy, już wspomnieliśmy wcześniej o akcesoriach telefonicznych. Jeżeli towar musi być szybko dostarczony do klienta, warto skorzystać z jakiegoś bezpośredniego, dedykowanego transportu międzynarodowego. Tak, mam nasze rozwiązanie najszybsze, realizuje dostawę w 48 godzin, czyli odbieramy od ciebie w poniedziałek o 3 po południu towar naszym samochodem. Już we wtorek o 8 rano towar jest u nas i w środę powiedzmy o 8 rano towar jest u klienta pod jego drzwiami. Więc jest to opcjonalne. Można też tak zwany zrobić bezpośredni zastrzyk, czyli klient, znaczy to również jest bezpośredni zastrzyk, tylko klient może wysłać ten towar nawet kurierem. Takie rozwiązania część firm preferuje na początku, w tej pierwszej fazie rozwoju czy testowania tego biznes modelu, czyli pakują to, wysyłają kurierem DPD. Ten towar jest u mnie też tylko dzień później, czyli 48 godzin u mnie i 24 godziny my dostarczamy do klienta. Jest to rozwiązanie bardzo tanie i dlatego dobre na początek, bo jest tanie i sprawdza się przy tych towarach niskogabarytowych. Ja się tak zastanawiam się, czy jest tanie, no bo muszę nadać innego kuriera,
do was. Później wy musicie nadać jeszcze od siebie kuriera, więc mi koszty rosną razy dwa już, nie? A jeżeli to jest drobnica, nie wiem, 10 przesyłek na razie na początek dziennie, więc codziennie wysyłam tego kuriera, tych 10 przesyłeczek. To się kalkuluje? Powiedz mi, opłaca się? Kwestia zależy od wolumenu tak naprawdę i od gabarytu towaru. Jeżeli byś miał... Możesz wysłać co drugi dzień, to jedna rzecz. Jeżeli jesteś początkujący i masz mały wolumen, możesz wysłać co drugi dzień. Ale jeżeli to będzie 10 produktów w tej paczce zbiorczej, no to przesyłka na Węgry będzie kosztować 40 zł. No to jest 40 groszy per produkt, który jest w tej paczce. No to jeżeli dodamy to do kosztu tutaj przesyłki lokalnej, który będzie na poziomie 14 zł powiedzmy, to jest nieznaczny, tak? Koszt przesyłki międzynarodowej. Mm. Więc tutaj ten cały model... Czy jest opcja na przykład, żebym wysłał na jakiś magazyn, na przykład do was, moich produktów tak więcej, duży stok i żeby stamtąd bezpośrednio było to wysyłane? Czy taki tak. fulfillment? Tak, tak. Czyli to jest trzecia opcja... Coś typu jak Amazon Fulfillment. Towar składziemy u nas na magazynie na półce i będziemy realizować zamówienia bezpośrednio jak schodzą one ze sklepu. Możemy to zautomatyzować lub jakkolwiek ewentualnie połączyć systemy między sobą, tak by zespół już co rano pakował towary, zamówienia wysyłał. Tak samo będą zwroty przychodziły tutaj do nas na magazyn, na półkę i klient tak naprawdę tylko dostarcza nam towar raz na jakiś czas. Czyli najwygodniejsze rozwiązanie. To jest rozwiązanie dla towarów, które najlepiej na pewno są niskogabarytowe, tak? Nie będziemy, chociaż też mamy tutaj na fulfillmencie krzesła, więc to są duże pudła. Jest to rozwiązanie akurat klient, który preferuje rozwiązanie hybrydowe. Część towarów mamy na magazynie jako fulfillment, a część asortymentu, która jest nisko rotująca, jest dostarczana transportem co kilka dni. Więc można tutaj, zawsze podchodzimy bardzo indywidualnie do rozwiązań i do klienta. Kwestia kosztów oczywiście tutaj jest. No dobra, to powiedz mi jeszcze na koniec kwestię obsługi tego klienta. No bo trzeba też go obsługiwać w jakiś sposób, nie? Odpowiadać na jego problemy, pytania i przez telefon pewnie, tak? Bo co, użytkownicy i na Rumunii, na Węgrzech dzwonią, jakby nie było, nie? Tak jak w Polsce, biorą za infolinię i dzwonią i też piszą maile pewnie. I teraz tak, no dzwoni do mnie taki ktoś z Węgier i jak mam z nim rozmawiać, że tak powiem, kto ma z nim rozmawiać, nie? W jakim języku, to też potrzebuję takiego wsparcia. Nie? Czy takie wsparcie też znajdę u was na przykład? Tak, no rozwiązania masz w takim momencie kilka. Jedno, możesz zatrudnić sobie pracownika, który będzie rozmawiał w danym języku. Możesz to zrobić w Polsce. Taki pracownik w Polsce będzie troszkę droższy, bo jest, powiedzmy, będzie wysoko poszukiwany. I może obsłużyć dla ciebie ewentualnie nawet obydwa rynki. Drugie rozwiązanie, możesz to zrobić za pośrednictwem agencji, takiej jak moja, która udostępnia takich ludzi na godziny. Czyli tak naprawdę płacisz za tyle, ile pracownik potrzebuje czasu do obsługi twojego sklepu i obsługi wszystkich przychodzących, telefonów, ewentualnie wychodzących, e-maili, możemy podpiąć ewentualnie czat, obsłużyć czat na Facebooku. A czy ja taką osobę mogę wcześniej w jakiś sposób wyszkolić? Ona musi też znać mój asortyment, nie? Ja wiem, że taka osoba obsługuje pewnie jeszcze wiele innych sklepów internetowych. Czy takie szkolenia przeprowadzacie dla tych osób? Czy one mogą się zaznajomić na spokojnie z danym sklepem, poczuć jego klimat? Wiadomo, tu też mówimy o takim customer experience wokół tego wszystkiego. Oczywiście tak, to są osoby dedykowane, obsługują kilka sklepów często, jeżeli ktoś nie wykorzystuje pracownika na pełny etat, ale osoba jest to stała osoba dedykowana powiedzmy do twojego sklepu, więc zna twój asortyment i oczywiście na początku ja będę wymagał po prostu dostarczenia do mnie instrukcji, czy obsługi sklepu, czy złożenia zamówienia, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i przesłanie materiałów szkoleniowych, dzięki którym ja przeszkolę tego pracownika, oczywiście ustalimy sobie jakieś KPI-e i oczekiwania wobec tego pracownika. Zawsze mam drugiego pracownika, który również zna tą całą wiedzę w razie jakiegoś chorobowego czy urlopu, by zapewnić ciągłość. No i trzecia osoba to jest menadżer, który też musi znać wymagania operacyjne każdego sklepu internetowego. Czy tak to wygląda u nas? No opcjonalnie może nie jest znikoma część firm
rezygnuję z obsługi w języku rumuńskim czy węgierskim i próbuję to robić po angielsku, ale no nie będzie to efektywne w każdym przypadku. No nie każdy Węgier jest w stanie się porozumieć czy Rumun po angielsku. No ale to jest rozwiązanie już najbardziej budżetowe. Nie jest to jakość, która moim zdaniem powinna być dostarczana. Słuchasz podcastu merytorycznie o e-commerce. Dziękuję Marcinowi, że opowiedział nam o realiach e-commerce na Węgrzech i Rumunii. Jestem zdania, że warto testować i szukać możliwości na rynkach zagranicznych. Nie zamykać się tylko na rynku polskim, ponieważ bariera wejścia na inne europejskie rynki jest naprawdę niska, a przy możliwości zakładania sklepów SaaS szybko i bez dużych nakładów finansowych, przy wsparciu takich firm jakby chociażby firma Marcina, można zrobić MVP i zbadać rynek. Trzymajcie się wszyscy, dużo zdrowia i wytrwałości. Do usłyszenia następnym razem. Cześć. Słuchałeś podcastu merytorycznie o e-commerce. Prowadził Marcin Rudzik.